Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś 26 stycznia, dzień pierwszych urodzin Mikołaja Kubali, który toczy nierówną walkę z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Mówiłem już o tym tu w Sejmie. Wszystkiego najlepszego Mikołaju, zdrowia i radości, a dzielnym rodzicom spełnienia marzeń o zdrowym synu. Terapia kosztuje około 10 milionów złotych, na którą obecny rząd nie znalazł pieniędzy. Znalazł natomiast prawie 3 miliardy złotych na rządową propagandę. Przed chwilą dotarła do mnie wiadomość, dobra wiadomość. Rodzice i tysiące ludzi dobrej woli zebrali prawie całą kwotę. Brakuje li tylko kilka tysięcy złotych. Dziękuję tym wszystkim, którzy nie byli obojętni na apel rodziców. Zebrali te środki pieniężne, podzielili się dobrem, wspierając zbiórkę na leczenie Mikołaja. Jesteśmy z Tobą, Mikołaju. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.